Metionina dla łagodnego okresu przejściowego. Problemy żywieniowe i metaboliczne u krów w okresie przejściowym mogą kosztować ponad $300 amerykańskich na krowę rocznie. Jednak jeden składnik pokarmowy może pomóc. Metionina jest pierwszym aminokwasem limitującym u krów mlecznych. Krowy są zwykle poniżej zapotrzebowania o 10-15%, co jest najbardziej widoczne w fazie przejściowej cyklu laktacji. W tym czasie spożycie suchej masy nie nadąża za zapotrzebowaniem na składniki odżywcze, a krowy mają ujemny bilans energetyczny i aminokwasowy. Brak wystarczającej ilości metioniny wspomagającej syntezę białka może ograniczyć produkcję mleka. Jednak większy wpływ ekonomiczny można dostrzec w przypadkach zaburzeń metabolicznych. Niedostateczne spożycie suchej masy zmusza krowę do mobilizacji rezerw organizmu, co może powodować odkładanie się tłuszczu w wątrobie. Metionina pomaga w syntetyzowaniu lipoprotein o bardzo małej gęstości, które ułatwiają usuwanie tłuszczu. Zapalenie jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia. Niedobór aminokwasów może zwiększyć ilość reaktywnych form tlenu oraz uszkodzeń na poziomie komórkowym. Metionina pomaga zapewnić zdrowszą laktację i lepszą wydajność poprzez obniżenie stężenia reaktywnych form tlenu. Problemom w okresie przejściowym można zapobiec, wzmacniając mechanizmy obronne krowy w okresie przedwycieleniowym poprzez bilansowanie aminokwasów. Skutkuje to szybszym wzrostem spożycia suchej masy po porodzie, zwiększoną produkcją mleka i ogólnie wyższą wydajnością oraz zmniejszeniem komplikacji metabolicznych. Kiedy metionina staje się częścią rozwiązań żywieniowych okresu przejściowego, pozytywnie wpływa to na dochodowość przez cały okres laktacji. To wszystko leży w mocy metioniny, ponieważ metionina to coś więcej niż mleko.